W środku nocy suwalscy policjanci otrzymali nietypowe, ale bardzo niepokojące zgłoszenie. Połączenie pochodziło od mężczyzny, który informował, że jest pod wiaduktem, leży na śniegu i prawie zasypia. Jak podaje miejscowa komenda, ów człowiek kilkukrotnie dzwonił na numer alarmowy, ale kontakt był z nim utrudniony. Przepraszał, że zawraca głowę, podaje zespół komunikacji prasowej suwalskiej jednostki i dodaje, że połączenie wykonywane było około północy, a termometr wskazywał minus 10 stopni. Funkcjonariusze odnaleźli dzwoniącego po pomoc mężczyznę. Leżał na śniegu przy beli słomy. 43-latek powiedział policjantom, że nie wie, jak się tam znalazł, że prawie zasnął i że było mu zimno, podają policjanci. Mundurowi udzielili mu pomocy i odwieźli suwałczanina do domu, przekazując go pod opiekę najbliższych. Policjanci apelują, jeśli widzimy osobę potrzebującą pomocy czy narażoną na wychłodzenie, reagujmy. To, że ostatnie temperatury są nieco łaskawsze, nie oznacza, że zdrowie i życie osób pozostających poza bezpiecznym, ciepłym domem czy mieszkaniem nie jest narażone na szwank. Telefon pod numer 112 może uratować życie. Komenda Wojewódzka Policji natomiast informuje o kolejnych pijanych kierowcach na drogach województwa. Trzej to mieszkańcy naszego terenu, jeden, ale godzien szczególnego potępienia, to szofer z terenu działania Policji Sokulskiej. Tego ostatniego miejscowi policjanci zatrzymali podczas tzw. rutynowej kontroli trzeźwości. Na uwagę zasługuje fakt, że mężczyzna prowadził szkolny autobus. Na szczęście nie było w nim jeszcze dzieci. Szofer wydmuchał pół promila alkoholu. Suwalscy policjanci natomiast zatrzymali trzech delikwentów, którzy nie powinni siadać za kółkiem. Pierwszy to 23-latek z Ełku, który przemierzając ulicę Utrata nie trzymał prawidłowego toru jazdy. Badanie narkotestem wykazało, że jest, jak sam poinformował, pod wpływem marihuany. Prócz tego okazało się, że młody ełczanin ma aż 24 punkty karne, a jego pojazd nie jest dopuszczony do ruchu. W sobotę okazało się również, że za kierownicą usiadł 54-latek mający 2,3 promila alkoholu w organizmie. Ostatniego kierowcę zatrzymali świadkowie niecodziennego przejazdu zamkniętą dla ruchu ulicą Chłodną. Kierowca Volvo mocno pachniał alkoholem, więc wezwano policję. 36-latek miał ponad promil alkoholu w organizmie, a przy okazji kontroli konta kierowcy okazało się, że kierował autem mimo aktualnego zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych.